Hej, Wirgul już witam was wszystkich serdecznie w ostatnim odcinku z serii Zagrajmy w Mega Man 1. Tak. Po pokonaniu doktora Wily zostają podsumowane punkty, jakie zdobyliśmy. I naszym oczom ukazuje się całkiem przyjemna scenka. Mega Man zakończył złą dominację doktora Wily i przywrócił pokój na świecie. Jednak nigdy nie kończąca się wojna będzie trwała, póki wszystkie destrukcyjne moce nie zostaną pokonane. Walcz, Mega Man, dla wiekuistego pokoju. Tak, tak właśnie wygląda koniec. I jeżeli się przysłuchaliście, to zapewne zauważyliście, że jest... że była przy tej scence użyta ta sama melodia, która później została użyta w intrze do Mega Mana 2. Tak, to jest taki całkiem przyjemny akcent. I nasz bohater biegnie przed siebie na tle zachodzącego słońca i zdejmuje z siebie zbroję na znak tego, że właśnie nastały czasy pokoju, a skończyły się czasy wojny. I tak właśnie wyglądał rok przed transformacją w Mega Mana. Tak. Podsumowując, Mega Man 1 to naprawdę fajna platformówka. I śmiało mogę wam ją polecić, chociaż wciąż uważam, że Mega Man 2 jest grą lepszą. Zostało tam naprawione kilka irytujących błędów, ale jeżeli dobrze bawiliście się przy dwójce, to zaręczam, że przy jedynce również spędzicie przyjemnie kilka chwil. Tak. I Mega Man powrócił do domu, gdzie czekają na niego jego stwórca Dr. Light i jego siostra Roll. To jest po raz pierwszy w całej serii, kiedy mamy okazję zobaczyć, jak wygląda Dr. Light. I po raz pierwszy również widzimy Roll. I to dosyć ciekawe, bo o ile Lighta widzimy w drugiej części na przykład, to Roll nie widzimy ani w drugiej, jestem niemalże pewien, że nie widzimy jej w trzeciej. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że w czwartej części Roll również nie ma. Tak, ale mniejsza z tym. Dobra, tak właśnie kończy się ta seria Zagrajmy w. Mam nadzieję, że się podobało. Ja na pewno miałem całkiem sporo zabawy przy nakręcaniu tych filmików. I powoli powinienem zaczynać się zastanawiać nad kolejną serią. Myślę, że znowu wybrałbym jakąś platformówkę na Pegasusa. Jednak nie jestem jeszcze pewien, co by to było. Wiecie co? Właściwie tak zastanawiałem się, ponieważ idą święta i niedługo będę miał trochę więcej czasu, wolnego czasu, to mam taki pomysł. Być może któryś z was zna jakąś fajną grę na Pegasusa, najlepiej platformówkę, która nie byłaby ani zbyt długa, skomplikowana czy trudna i miałaby liniową fabułę. I bardzo bym chciał, aby ktoś z was polecił mi taką grę, a ja bez uprzednich przygotowań próbowałbym ją przejść. Czyli tak, będę czekał na propozycję jakiejś gry, w którą nigdy nie grałem, najlepiej o której nigdy nic nie słyszałem, i po prostu włączę ją po raz pierwszy, kręcąc pierwszy odcinek. Bez żadnych przygotowań chcę zobaczyć, jakby to wyszło. I dlatego nie chcę brać jakiejś dłuższej gry, bo wyobrażam sobie, jakby to wyglądało. Tak. No ale mniejsza z tym. Jeżeli uważacie, że ten pomysł miałby jakieś szanse wypalić, to czekam na jakikolwiek komentarz. Do tego czasu Wirgul już żegna was wszystkich i do zobaczenia w następnej serii Zagrajmy w. Trzymajcie się ciepło. Cześć!